Morawiecki skomentował swoje zachowanie w Sejmie. To nie Volta. Mateusz Morawiecki komentował awanturę w Sejmie w sprawie projektów aborcyjnych. Myślnik. Sądziłem, że projekty są głosowane od najbardziej liberalnego do najbardziej konserwatywnego, ale niestety, tak w sobotę 13 kwietnia na antenie RMF FM były premier tłumaczył swoją wpadkę. Wiceprezes PiS dzień wcześniej głosował przeciw projektowi trzeciej drogi w sprawie kompromisu aborcyjnego, choć napisał potem w serwisie X, że go popiera. Mateusz Morawiecki skomentował swoje zachowanie w Sejmie. W piątek 12 kwietnia napisał w serwisie X, omyłkowo zagłosowałem za odrzuceniem dalszych prac nad projektem dotyczącym kompromisu aborcyjnego. Zgodnie z moimi wcześniejszymi deklaracjami jestem zwolennikiem dalszych prac nad tym projektem. Dzień później skomentował tę sytuację w rozmowie w radiu RMF FM. Morawiecki tłumaczył się z wpadki w Sejmie. Sądziłem, że projekty są głosowane od najbardziej liberalnego do najbardziej konserwatywnego, ale niestety, mówił w sobotę 13 kwietnia Morawiecki. Jego zdaniem popieranie przez część członków PiS wpisania kompromisu aborcyjnego z 1993 roku do Konstytucji RP to nie jest Volta, to jest realizm i brak naiwności. Gdybym mógł cofnąć czas, to owszem, cofnąłbym czas. Uważam, że kompromis był niedobrym, ale dużo lepszym wyjściem niż to, co może nas czekać w przyszłości, tłumaczył Morawiecki. Cztery projekty dotyczące zmiany prawa aborcyjnego, autorstwa Lewicy, Razem, Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi, zostały skierowane do dalszych prac w Sejmie. Zajmie się nimi nadzwyczajna komisja w parlamencie. Obowiązujące w Polsce od 1993 roku przepisy antyaborcyjne zostały zmienione po wyroku TK z października 2020 roku. Wcześniej ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, zwana kompromisem aborcyjnym, zezwalała na dokonanie aborcji także w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Tę przesłankę do przerwania ciąży TK uznał za niekonstytucyjną, co wywołało falę protestów w całym kraju.